Tym razem czytamy kolejne trzy wersety z prologu Ewangelii Jana. 9, 10, 11. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Jakże smutne, jakże prawdziwe jest to, co czytamy. Już wcześniej, czytając prolog Ewangelii, powiedzieliśmy, że Jezus stworzył wszystko dla siebie. Że wszystko, co powstało, powstało przez Niego i dla Niego. I znowu mamy potwierdzenie. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, na świat przyszła. On przyszedł do swej własności. On przyszedł do swej własności, ale swoi go nie przyjęli. Jakże przerażające i smutne są te słowa. Zdarzyło się wam poświęcić czemuś kawał swojego życia, a ktoś jednym pociągnięciem pióra, długopisu, a ktoś jednym słowem po prostu wyrzucił na śmietnik wasze zaangażowanie, pracę i zostaliście z bolącym sercem, z krwawiącym sercem, bo przyszliście do czegoś, czemu oddaliście swoje życie, a ktoś uznał, że to nie jest warte, aby pochylić się nad waszą pracą. Smutne, ale zdarza się. Ale tutaj mówimy o Bogu. Bogu, który przyszedł. Pytanie, po co przyszedł? W międzyczasie oczywiście zdarzyło się bardzo wiele. W międzyczasie człowiek zgrzeszył, człowiek opuścił Boga, zbuntował się przeciwko Bogu. W międzyczasie Bóg swoje stworzenie postanowił zniszczyć za wyjątkiem jednej rodziny, rodziny Noego, i cały świat zginął. Ludzie czasami mają bardzo dziwne wyobrażenia o tym, jaki jest Bóg. Mówią, Bóg nie może być taki, jak mówi Biblia. A jaki ma być? Czy Bóg jest sprawiedliwy? Tak. Wyobraźcie sobie potop. Wody wzbierały. Ludzie już wyszli na wszystkie możliwe pagórki. Powchodzili na drzewa, a wody nadal wzbierały. Wyobrażacie sobie matki z dziećmi na rękach? Wyobrażacie sobie, jak matki widziały, jak te dzieci toną? Za chwilę tonęły one. Wyobrażacie sobie te niesamowite zmiany na ziemi, kiedy dosłownie głazy miażdżyły ludzi. Myślę, że wiem, dlaczego Bóg zamknął arkę za Noem. Bo gdyby Noe zamknął arkę, najprawdopodobniej słysząc krzyk ludzi, błagania o pomoc, otworzyłby te drzwi. Ale Bóg nie miał takiego planu. Bóg skutecznie zamknął te drzwi. Ktoś powie, straszny Bóg. Nie, Bóg wielokrotnie ostrzegał ludzi. Bóg mówił ludziom, że jeśli nie będą posłuszni, to On nie będzie miał wyjścia, jak wylać swój sąd. Ale tutaj widzimy Boga, który pokazuje, jak bardzo kocha człowieka. Jezus przychodzi na ten świat. Przychodzi do swojej własności i co się dzieje? Nikt go nie chce przyjąć. Oskarżają go, plują na niego, nienawidzą go, a w końcu go mordują.
Straszne. Straszne, ponieważ nie jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć istoty grzechu. Nam się wydaje, że po prostu grzechy to coś tak drobnego, nieistotnego. Coś, co Bóg przebaczy. Tak, Bóg przebacza grzechy, to prawda, ale pamiętajmy o tym, że Bóg nie tylko przebacza grzechy, ale On zapłacił za te grzechy. Zapłacił za te grzechy śmiercią własnego Syna. Tego, który przyszedł do ludzi, tego, który sprawił, że świat powstał, że my wszyscy żyjemy, że jesteśmy. A my ludzie odrzuciliśmy Go. I to odrzuciliśmy Go w sposób tragiczny. Po prostu bestialsko, żeśmy Go zamordowali. Tylko dlatego, że Jego poselstwo nie odpowiadało nam. Tylko dlatego, że chcieliśmy nadal żyć źle. Chcieliśmy żyć w grzechu. A Bóg nie chciał na to pozwolić, bo to oznaczało dla nas śmierć, klęskę, zniszczenie. Jakie jest Twoje życie, przyjacielu, kiedy słuchasz tych słów? Jakie jest Twoje życie? Dokąd zmierzasz? Kim jesteś? Czy jesteś zagubionym człowiekiem? Czy jesteś człowiekiem, który wie, dokąd zmierza? Czy znasz Chrystusa? Czy dałeś się uratować Jezusowi? Czy też nie dałeś się uratować? I jesteś w śmierci ciągle. Ciągle jesteś w śmierci, ciągle jesteś w upadku, ciągle jesteś w beznadziei. Zlituj się nad sobą, bo ta prawdziwa światłość przyszła na świat. Przyszła także do Ciebie. Przyszła, aby Ciebie uratować, aby Ciebie zbawić, aby Ciebie napełnić swoim Duchem Świętym. Bóg miłuje Cię całym sercem, całą duszą, i ze wszystkich swoich sił. Pamiętaj o tym. Amen.